czy coś jeszcze? Nie sądzę. Nie wiem nic o jakichś żuczkach albo ukrytych skarbach w tej lokacji. Coś tu błyska. Raczej nie. Zatem do następnej części klucza. Hej. Powoli, przecież już wybiliśmy wszystkich. Możemy spokojnie opuścić. Albo i nie. Bo teraz będzie denerwujący etap, w którym na pewno będę failować. No, strzel. Strzel. Jeszcze raz. Strzel jeszcze raz trzeba. Okej. Nie, nie. Okej, jak widzicie, Kima Genie mają jakieś łuki, które mają strzały, nie wiem, z granatami najwidoczniej. Które naprawdę potrafią nam dopiec, jeśli na taką wpadniemy. Tym razem Shewa robi za strzelca. Jest całkiem niezła, pod warunkiem, jeśli nie będziemy zbyt szybko płynąć naszą łodzią, ponieważ wtedy nawet nam powie, żeby nie może strzelać. Wow. Au. No właśnie przejechałem po jakimś Marginim i kompletnie nie wiem, co robię. Dobra. Nie wiem, to trochę dla mnie... trochę mi się miesza, kiedy podczas cofania jest odwracanie kierunków. I dlatego trochę się zamotałem, ale to nic. Bodajże teraz tutaj będziemy spotykać takich Margini. Nie, nie na tej lokacji, po prostu będą, nie wiem, wyłazić z wody czy coś w tym guście. Okej. Tak, i to jest po prostu cudowny etap, widzowie. Cudowny, ponieważ, tak domyślacie się, tutaj ginąłem i to strasznie. Mianowicie z powodu tych bestii, którymi są zainfekowane aligatory, czy krokodyle, nie wiem, wielkie bestie, które zabijają nam za pierwszym podejściem. Uff, na szczęście. Krista nie zabiło, a Shewę... Shewa bodajże, nie wiem, jakimś cudem zawsze unika śmierci. Te krokodyle po prostu, nie wiem, one są niezniszczalne. Nigdy nawet nie próbowałem zbytnio ich zabijać. Nawet nie sądzę, by było to możliwe, ponieważ kiedy mamy okazję oddania do strzału, to radziłbym uciekać. A kiedy już jesteśmy na pewnym gruncie, wtedy te krokodyle zawracają i po prostu zanurzają się. Wiem, że tam jesteś. Krytyk. Pięknie, krytyk, akurat wtedy, kiedy chciałem. W końcu ta gra robi coś po mojej myśli. Haha. Cudownie. Nie wspomniałem chyba o nowej broni, jaką możemy dostać. Jest to broń do walki wręcz z depcz. Jaką jest paralizator. Jest całkiem niezła, przyznam, ponieważ zabija takich Magini już przy pierwszym uderzeniu. Ale mimo wszystko ja pozostaję przy swoich palnych. Naprawdę wolę poświęcać kasę na ulepszenia niż na kupno nowych broni. W zasadzie zjem sobie jedno jajko. Wow, jajka mają dużo białka, dzieci. Co nie mają z tymi jajkami? Kurczę, wszędzie. Wszędzie poukładane. Co najfajniejsze w tym etapie, to że będziemy musieli wracać się tą samą drogą. Czyli znów okazja do failu.
tym krokodylem. A niech to. Dobra, wezmę go od tyłu. Albo nie. Czy mogę mu... Niestety. Spadaj. Okej, staram się na... oszczędzać amunicję, chociaż mi to zbyt nie wychodzi. Kurczę, naprawdę. Kolejna tabliczka. Tabliczka ptaka. Wspaniale. Przy wyjściu mamy także jeden klejnot. To bodajże jest rubin czy coś w tym guście. Który postaram się wziąć, ale naprawdę jest wielce prawdopodobne, że zginę. No nic. Okej. Krokodylek. Krokodylek. Spokojnie, krokodylek. Spokojnie. Nie, niestety nie wziąłem go. Trudno. Przeboleję. Naprawdę, ten etap z tymi krokodylami stresuje mnie jak diabli. Uff. Są naprawdę paskudne stworzenia. A nie wiadomo, w co tu celować. Magicznie znikają, tak jak się pojawiły. A tamten klejnot, no mam nadzieję, że ktoś zauważył, jest tuż umocowany, tuż przy bramie po lewej stronie. No w każdym razie, mamy tabliczkę i stąd spadamy. Naprawdę nie podoba mi się tutaj. Idziemy już do ostatniej lokacji, która jest zarazem lokacją z największą ilością przeciwników. Tak mi przynajmniej się zdaje. No oprócz do tej lokacji, oprócz tej lokacji, do której zmierzamy. Dobra, bronie przeładowane. Granaty